Poranna loża radiowa. W programie nasz drugi gość, Bogdan Tomaszek, radny Sejmiku Województwa Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie radny. Witam państwa, witam państwa. Jutro Sejmik Województwa Polskiego, oprócz tego, co jest już zapisane w planach sejmiku, to ma być jeszcze przyjęty apel radnych, apel skierowany do ministerstwa w sprawie 254 milionów euro. Autorzy tego apelu, czyli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, chcą żądać, prosić od ministerstwa, aby te 254 miliony euro zostały natychmiast do województwa polskiego wysłane, przyznane. Czy radni Prawa i Sprawiedliwości poprą ten apel? Ja, radny Bogdan Tomaszek, mam bardzo dużo wątpliwości w tej sprawie, jako że to mój rząd decyduje o tym, jak podzielić te pieniądze. I z tych informacji prasowych, bo nie mam bezpośrednio kontaktu z wiceministrem Budą, po prostu twierdzi, że to jest wszystko robione w, że tak powiem, w jasny, czytelny sposób. I z drugiej strony, że tu nikt nie myśli o tym, żeby kogoś pokrzywdzić, żeby nikomu zrobić krzywdę, a wręcz przeciwnie, z tego co czytam, to według ministra, jeśli tam będą różnice pomiędzy obecną perspektywą, a poprzednią perspektywą, tam chyba poniżej 60%, to będzie z automatu, że tak powiem, wyrównana ta kwota. Chociaż te kwoty, które zostały obecnie podzielone i przydzielone poszczególnym województwom, wynikają z tak zwanego mechanizmu berlińskiego. I tak jak minister mówi, można sobie samemu na kalkulatorze policzyć, jaka wielkość środków tam przysługuje. A to wiąże się z jednej strony z PKB, który na mieszkańca, który wypracowujemy aktualnie, plus liczba ludności. I no, gdyby na to patrzeć, no to tu też bym miał wątpliwości, czy my dobrze pieniądze, które do tej pory dostawaliśmy, dobrze wykorzystaliśmy a propos wzrostu PKB i naszej demografii. A tu widzimy, że cały czas mamy wielkie problemy. Ale wracając właśnie do tych 254 milionów złotych, czyli euro czy większej, czy mniejszej kwoty, to mnie bardziej interesuje to, jak minister zapowiada, że tak będzie tak zwany kontrakt programowy, to jest taki nowy instrument polityki rozwoju kraju, gdzie marszałkowie właśnie z ministrami, czy tam z ministrem dyskutują na temat takich dodatkowych, znaczących projektów dla rozwoju regionu. I to bym chciał jutro od pana marszałka usłyszeć, jakie projekty zostały zgłoszone, albo na jakie projekty chcielibyśmy uzyskać pieniądze. Bo no to o tym mówił wicemarszałek Zbigniew Kubalańca kilka minut temu, że jest takich 5 obszarów, na które te 254 miliony euro miałyby być wydane. Ja pytałam, skoro te projekty zostały złożone do ministerstwa, to po co ten jutrzejszy apel? Wicemarszałek Kubalańca mówi, dlatego że w poprzednim podziale innych pieniędzy unijnych była polityka, dostały samorządy te, które, w których rządzi Prawo i Sprawiedliwość, a te samorządy, które Prawo i Sprawiedliwość nie rządzi, nie dostały pieniędzy. Stąd ten apel. I tego się obawiają, że tym razem będzie podobnie. No to, że tak powiem, polityk Platformy wie, co mówi, bo wie, co robił dawniej, co robiła dawniej Platforma. Natomiast ja się trzymam stanowiska tego, co prezentuje rząd i chciałbym, abyśmy na ten temat podyskutowali, a nie zasłaniali się tym, że mamy źle, że cały czas jesteśmy pokrzywdzeni, poszkodowani, a wziąć się do roboty i pisać konkretne projekty, a polityków mamy od tego, żeby po prostu za tymi projektami chodzili i pozyskiwali środki. No ale to nie jest tak, że jeżeli jest dobry projekt, to on po prostu dostanie pieniądze, nie trzeba za nim chodzić? Panie redaktor, szanowni państwo, dobrych projektów to mamy dużo, bo jest 16 województw i każde województwo chce mieć swój najlepszy projekt wdrożony i tu konkurencja jak najbardziej wskazana i z tego się cieszę, a naszym zadaniem jest, żeby właśnie być lepszym i tu się zgadzam z rządem, żeby te projekty negocjować, a chociażby ten projekt związany z rewitalizacją połączenia kolejowego Racibórz-Opole, to mi się wydaje, tu jest przykład tego, że jeśli się politycy skrzykną i poza takim narzekaniem, biadoleniem wezmą się za robotę i wspólnie będą działać, to
coś będzie. No, jeśli no ale to jest jakby do... inna pula pieniędzy, tak? To mówi pan o tym projekcie z programu Kolej Plus, Racławice Śląskie, Recibusz. Ale posłowie Prawa i Sprawiedliwości nie podpisali się pod tym apelem opolskiego zespołu parlamentarnego w sprawie przywrócenia tej linii kolejowej. Słyszałem w waszej audycji z Januszem Kowalskim, że on ten projekt popiera i Solidarna Polska to popiera. I mi się wydawało, że tu jesteśmy, wszyscy mówią jednym głosem. No nie wiem, jak to jest w praktyce, ale... Ja ze swoich czasów parlamentarnych pamiętam, że jeśli idzie się wspólnym frontem, niezależnie od tego, czy lewa strona, czy prawa i się dyskutuje i po prostu takie argumenty merytoryczne, a nie pokrzykiwanie, że to krzywda, że coś takiego, to efekty są. Widzę po prostu obrona naszego województwa, czyli pozostawienie na mapie administracyjnej podziału terytorialnego Polski, województwa polskiego. Gdybyśmy wtedy tylko, że tak powiem, skakali sobie do oczu, żeby tacy wysiacy, no to by województwa nie było. A myślę, że w tym wypadku, niezależnie od tego, jakie to są pieniądze, czy są znaczone, czy nie, ale chodzi mi o ten kontrakt programowy dla województwa. To może być coś ciekawego i tu warto się zastanowić. I no, ja mówię, nie wiem, co jutro odpowie marszałek na te pytania, jaka będzie argumentacja dodatkowa, ale czyli... ja ze swojej strony jestem przeciw, żeby po prostu podpisywać się pod tym apelem. A stanowisko klubu zostało już przyjęte, uzgodnione, czy to dopiero przed państwem spotkanie klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości? Przed nami, bo po południu mamy spotkanie klubowe przez wideokonferencję, także ten apel, jeszcze apel mniejszości, też będziemy rozmawiać na ten temat i oczywiście o wszystkich problemach, które będą na jutrzejszej sesji. W takim razie czekamy na jutrzejszą sesję. Czas pokaże, jak zachowają się radni, jakie będą wyniki głosowań na poszczególnych uchwałach. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bogdan Tomaszek, radny Sejmiku Województwa Polskiego z Prawa i Sprawiedliwości, był państwa i moim gościem. Dziękuję bardzo, dobrego dnia. Dziękuję. Poranna loża radiowa. Radio Opole, Radio Opole.